Lada dzień wystartuje prawdziwa rewolucja w rozliczeniach rocznych z Urzędem Skarbowym. Już od 15 lutego ruszy e-PIT. To nasze roczne zeznanie podatkowe, ale wykonane przez urzędników Krajowej Administracji Skarbowej na podstawie dokumentów złożonych fiskusowi przez pracodawców. Ci po raz pierwszy mieli obowiązek przekazać roczne PIT-y zatrudnionych do końca stycznia i musiały być one sporządzone w wersji elektronicznej. Po raz pierwszy administracja skarbowa została zobligowana do dokonywania rozliczeń podatkowych za podatników. Do takiego zeznania będziemy mogli zajrzeć. Od 15 lutego będzie można skorzystać z nowej usługi Twój e-PIT. Usługa ta będzie polegała na udostępnianiu właśnie podatnikom zeznań podatkowych. I to nie takich zeznań tylko wstępnie wypełnionych, tylko w całości wyliczonych. Zeznanie będziemy mogli również poprawić. Czasem nawet będzie to konieczne. Zeznania przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową właśnie będą przygotowywane w oparciu o te informacje wysyłane przez płatników, jak również część danych będzie pobierana z zeznań podatkowych, które zostały złożone przez podatników za 2017 rok. I jeśli chodzi o te dane, które będą przenoszone z zeznań podatkowych za 2017 rok, chodzi mi tutaj o ulgę prorodzinną. Dane dotyczące właśnie tej ulgi prorodzinną zostaną przeniesione do tych rozliczeń, które przygotuje Urząd Skarbowy. W sytuacji, gdy podatnikowi w 2018 roku urodziło się dziecko, zmiana w zeznaniu będzie konieczna. Podobnie w przypadku innych ulg, na przykład internetowej lub rehabilitacyjnej. Zmienić również będziemy mogli numer KRS organizacji, dla której chcemy przekazać 1% podatku. Jeśli naszą wolą jest wspólne rozliczenie się z małżonkiem albo chcemy złożyć zeznanie jako osoba samotnie wychowująca potomstwo, również weryfikacja zeznania będzie konieczna. Kluczową sprawą będzie więc znalezienie swego zeznania. Żeby skorzystać z tej usługi Twój e-PIT, będzie nam potrzebna przeglądarka internetowa. Nie będziemy musieli ściągać żadnych aplikacji, żadnego oprogramowania, wystarczy nam przeglądarka internetowa. Trzeba będzie się zalogować na taką stronę podatki.gov.pl. Do logowania będzie nam potrzebny numer PESEL i do wyboru kwota przychodu z zeznania za 2017 rok, bądź też kwota przychodu z dowolnej informacji wystawionej przez płatnika za 2018 rok, albo profil zaufany. Także tu będzie szeroki wachlarz możliwości, jeśli chodzi o właśnie logowanie się do tej usługi. Co możemy zrobić po zalogowaniu się? Możemy to przygotowane przez Urząd Skarbowy zeznanie zatwierdzić bez dokonywania w nich jakichkolwiek zmian. Jeżeli uważamy, że to, co przygotował Urząd Skarbowy, jest dla nas odpowiednie i właściwe, zatwierdzamy bez dokonywania jakichkolwiek zmian. Możemy też dokonać modyfikacji i dopiero później zatwierdzić. Możemy te przygotowane przez Urząd Skarbowy zeznanie podatkowe odrzucić w ogóle i wtedy rozliczamy się samodzielnie. Samodzielne zeznanie złożone w wersji papierowej lub elektronicznej ma pierwszeństwo przed przygotowanym przez Krajową Administrację Skarbową. W systemie rozliczeń są jeszcze inne nowości. Nowością, jeśli chodzi o rozliczenia podatkowe, jest to, tutaj ustawodawca też dokonał takiej zmiany, jeżeli by była taka sytuacja, że nas Urząd Skarbowy, bo wszystkie te zeznania będą przygotowane w sposób indywidualny, będzie możliwość rozliczenia się wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci po 30 kwietnia. Wcześniej nie było takiej możliwości złożenia korekty i poprawienia tak jakby tego sposobu rozliczenia, natomiast już po raz pierwszy przy rozliczaniu się właśnie za 2018 rok mamy możliwość skorygowania tego. Także jeżeli nawet Urząd Skarbowy przygotuje takie rozliczenie w sposób indywidualny, a my przegapimy to, chcieliśmy się rozliczyć wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, to też będzie możliwość poprawienia tego. Warto zauważyć, że z tej usługi wyłączone są osoby składające PIT 36, 36L oraz PIT 38. Do tematu rozliczeń za rok 2018 jeszcze wrócimy.